25 minut po godzinie 11. Po rozmowie o spektaklu Tajna Misja przyszedł czas na rozmowę o pewnym wydarzeniu, które mimo tego, że wydarzyło się już 30 lat temu, wciąż jest komentowane. Damian Sikorski, pan Damian Sikorski w Studiu Czwórki. Ważny dla ciebie temat. Damian Sikorski, witam. Dzień dobry państwu. Cześć Michał. Tak, bardzo ważny temat. Muzyka walce z apartheidem. Cały czas szeroko komentowany temat. W 1984 roku dokładnie na stadionie Wembley w Londynie odbył się koncert z okazji 70. urodzin Nelsona Mandeli. No i po tych ponad 30 latach cały czas artyści wypowiadają się na temat muzyki przeciwko rasizmowi. Temat jest szeroko bardzo komentowany. Wtedy Mandela nie był tak popularnym politykiem i nikt jeszcze nie spodziewał się, że zostanie prezydentem i będzie to tak ważna osoba, jeśli chodzi o równość ludzką. Dlatego wystąpiło tak dużo gwiazd, bardzo znanych artystów na scenie. A o samym apartheidzie. Co to jest w ogóle apartheid? Rozmawiałem z Sonią Matias, która przyjechała z Nowego Jorku i w Stanach Zjednoczonych zajmowała się też, pracowała w fundacji, która pracowała przy tolerancji. Posłuchajmy, co ona ma do powiedzenia na temat apartheidu. Apartheid to termin odnoszący się do terminu politycznego panującego w RPA przez ponad 40 lat, od lat 50. XX wieku. Oznacza pełną segregację rasową białych, czarnych i kolorowych. Dopiero w latach 90. XX wieku przy udziale Nelsona Mandeli w Republice Południowej Afryki zniesiono podziały rasowe. Podstawowe założenia apartheidu sięgały jeszcze lat 20. XX wieku, jednak doktryna zaczęła ta działać dopiero w RPA pod koniec lat 40. Jak ważną rolę muzyka odgrywa w walce z apartheidem? Muzyka zawsze odgrywa ogromną rolę, bo jest to język, którym mogą się wszyscy ludzie zjednoczyć, każdy może tego słuchać i nie jest to podzielone na żadne rasy ani kolor. W fundacji, w której pracowałam z moim mężem w Stanach Zjednoczonych, organizowaliśmy eventy, koncerty. Jednoczyły się ogromne grupy ludzi, młodych, starszych, o różnych rasach, kolorach, religiach. Także odgrywa ogromną rolę. Patrząc na Polskę, na przykład, w której teraz mieszkam i w której jest coraz więcej ludzi też z różnych krajów, jest stowarzyszenie Nigdy Więcej, które wydało już kilka płyt Muzyka Przeciwko Rasizmowi i Jedna Rasa, Ludzka Rasa. W historii chyba muzyki to jest bardzo znaczący i mocny temat. Mam wrażenie, że w Polsce rzeczywiście chyba mało takich rzeczy się dzieje, ale wiem, że większość muzyków jak najbardziej jest. No, tym bardziej, że my mamy jakąś taką pewną konieczność po prostu stawiania się pewnym po prostu złym cechom po prostu, które otaczają nas świat. Tak jak śpiewam piosence Chory jest ten świat, on coraz bardziej jest chory. No nie? I takie rzeczy wręcz oczywiste i żeby nie powiedzieć, no podstawowe zaczynają po prostu być widoczne, które po prostu bolą, rażą aż brutalnie. Mamy to w Polsce też od jakiegoś czasu. To jest gdzieś tam, kiełkuje w jednym miejscu, w drugim, trzecim, czwartym, ale to widać i ja chętnie wyszedłbym na scenę i kilka takich słów mocnych bym rzucił, wziąłbym udział bardzo chętnie w takich akcjach. Nie? Bono jest w ogóle też takim chyba synonimem tamtych czasów. Właściwie cały czas chyba jest, bo on cały czas bierze udział dosyć mocno i czy w Greenpeace, czy właśnie przeciwko uciskowi i właśnie nietolerancji. Ja myślę, że to jest nasza powinność. Każdy muzyk powinien stanąć, tylko mam wrażenie, że w Polsce troszeczkę organizacyjnie to po prostu nie działa tak jak trzeba, bo na Westie właśnie to można szybko zrobić właśnie koncert, na Wembley zrzeszyć bardzo dużą ilość bardzo fajnych, znaczących nazwisk i wtedy jest po prostu wielkie boom, prawda? Wielkie boom było, bo rzeczywiście ten koncert obejrzało 600 milionów widzów przed telewizorem i w 67 krajach, a 72 tysiące na samym stadionie, także była to liczba rekordowa. Muzyka, która zabiera głos w ważnych sprawach, to o tym rozmawiamy na antenie Czwórki, a dalsza część już za chwilę. Damian Sikorski cały czas jest ze mną w Studiu Czwórki. Poza anteną rozmawiamy o przyszłości, ale teraz na antenie już rozmawiamy o przeszłości, o bardzo ważnym wydarzeniu, które odbiło się szerokim echem w historii muzyki. Muzyki, która niesie za sobą pewną treść, walczy o ideę. Tak, to jest bardzo ważne. Muzyka w walce z apartheidem. Fakty, że to jest tak ważne, to ilu artystów wystąpiło na Wembley w Londynie i jakich artystów, bo m.in. Sting, George Michael, Bryan Adams, Bee Gees, Stevie Wonder, Whitney Houston, świętej pamięci. Także to są wybitni artyści i też
którzy mają swoich fanów. Fani ich słuchają i tak to, co artyści przekazują, to fani biorą do siebie i za tą myślą idą. I w tym filmie, który też był stworzony po tym koncercie, między innymi wypowiada się Annie Lennox i Peter Gabriel o ważnej działalności, o tym, że należy też w tekstach poruszać tak trudną tematykę, jaką jest apartheid. I o tekstach rozmawiałem z Adamem Wolskim, wokalistą grupy Golden Life. Czy on w swoich tekstach porusza tematykę rasizmu, apartheidu? Posłuchajmy. Tak, tylko że to trzeba po prostu się doszukać, nie? Bo ja nigdy nie powiem tego wprost. Zawsze staram się, żeby to miało po prostu jednak szersze podłoże. A my po prostu, wiesz, jesteśmy tylko i wyłącznie kołkiem w tej takiej turbinie i nic nie robimy. Ludzie, obudźmy się, róbmy coś jednak, nie? No i chyba to jest taka dobra rola muzyków i samej twórczości muzycznej, żeby pokazywać ludziom dobro i kochać się drugiego człowieka. Gdzieś tam kiedyś mi doszły słuchy, że formacja Judas Priest została tam oskarżona o coś, ale to też było bardziej takie podłoże jakiegoś tam niedomówienia albo źle odczytania jakichś niektórych tekstów. Z reguły muzyka pcha nas do miłości, do pokoju, do piękna, do miłowania. Chyba Jarocin był takim festiwalem, który bardzo stawiał na tolerancję i na równość ludzi. To fakt. Jeżeli sobie przypomnimy tamten Jarocin, taki dawny, prawda? To rzeczywiście tym walki z systemem było więcej, ale to rzeczywiście to, że mogłeś zobaczyć skina, punka, hippisa, gitowca i paru innych jeszcze nacji i oni obok siebie razem po prostu się bawili, to było chyba piękne. I o to właśnie chodzi. Na czym polegała klasyfikacja apartheidu? Sonia Matthews. Wprowadzenie polityki apartheidu zostało umożliwione przez ustawę o spisie ludności w 1950 roku. Narzucał klasyfikację wszystkich mieszkańców na białych, czarnych i kolorowych. Kryteria klasyfikacji uwzględniały m.in. pochodzenie, wygląd, zwyczaje. Później dodano czwartą kategorię, Azjatów. Wcześniej klasyfikowano jako kolorowych, jednakże kategoria Azjatów odnosiła się prawie wyłącznie do Hindusów. System apartheidu już w 1950 roku nadał Japończykom status honorowej rasy białej, co było jednoznaczne z nadaniem im takich samych praw jak rasa biała. Ważny i bliski Tobie temat. W takim razie podsumowanie od Damiana Sikorskiego. Podsumowując, muzyka to jest dużo miłości, dużo tolerancji, przyjaźni i czyste dobro. Także tak to jest też pokazane w walce z apartheidem. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. A skoro już o muzyce i o miłości mowa, to Blue Love i Create na Antenie Czwórki.